Co jest dla nas lepsze? Słuchamy Ewagriusza. Lepiej jest posiadać fałszywe złoto niż fałszywego przyjaciela. Ha, jakie jest nasze doświadczenie? Czy posiadaliśmy kiedyś fałszywe złoto i to nas jakoś rozczarowało? A jak jest z posiadaniem fałszywego przyjaciela? Może ktoś z was ma obydwa te doświadczenia i wiecie, o czym Ewagriusz pisze. Zatrzymajmy się dzisiaj nad tym zdaniem. Czy rzeczywiście tak jest i tak myślimy, że lepiej jest posiadać fałszywe złoto niż fałszywego przyjaciela? I módlmy się o wyprostowanie naszego myślenia w tej kwestii i naszych życiowych ścieżek.